Nazywam się Krzysztof Umiński, jestem tłumaczem literatury, scenarzystą filmowym. W tej chwili piszę książkę o trzech tłumaczkach literatury. Te tłumaczki to Maria Skibniewska, Joanna Guze i Anna Przedpełska-Trzeciakowska. Każda z nich przetłumaczyła masę świetnych książek i każda szorstko i blisko zetknęła się z historią XX wieku. Każda z nich była uchodźczynią, każda z nich była aresztowana w swoim czasie. Jedna była żołnierką pierwszej Armii Wojska Polskiego, druga sanitariuszką w powstaniu. Trochę to jest opowieść o perypetiach intelektualisty z historią XX wieku, a trochę opowieść o życiu książek. Tutaj w Willi Decjusza pisze rozdział o Joannie Guze, która tłumaczyła przede wszystkim z francuskiego. Ona zasłynęła najbardziej chyba przekładami powieści i esejów Alberta Camus, ale też przetłumaczyła bardzo dużo tego, co się nazywa literaturą dokumentu osobistego. Dzienników, pamiętników, listy Van Gogha do brata, pamiętniki z zagrobu Chateaubrianda. Ona robi coś podobnego w pewnym sensie co Witold Gombrowicz, to znaczy przemyca ego do literatury polskiej. Tylko że Gombrowicz przemycał swoje ego, a ona cudze. Tłumaczka to jest często taka osoba skryta w cieniu. Ktoś, kto siedzi u siebie w domu ze stosem słowników i im bardziej się oddaje swojej pracy, im bardziej jest tylko tłumaczem czy tłumaczką, tym mniej właściwie wiadomo cokolwiek o jego stosunku do książek, które tłumaczy, o jego życiu, o jego wyborach osobistych. Ekstremalnym przykładem takiej tłumaczki zupełnie ukrytej jest Maria Skibniewska, o której też piszę. Nie ma tego kłopotu, a w każdym razie nie w takim stopniu, w przypadku Joanny Guze. Joanna Guze straciła rodzinę w czasie wojny, nie chciała zakładać nowej rodziny, zastąpili jej przyjaciele. W przyjaźni była równie sumienna co w pracy przekładowej, co się objawiało także tym, że pisała długie i ciekawe listy do swoich przyjaciół. Więc w ciągu ostatnich 2 lat udało mi się zebrać prawie 200 listów Joanny Guze do Kazimierza Brandysa, Julii Hardwig, Zbigniewa Herberta, Józefa Czapskiego, Andrzeja Kioskiego, do wielu ciekawych postaci i współczesnych. I na podstawie tych listów jestem w stanie dosyć bogato odtworzyć jej życie intelektualne i nie tylko. Joanna Guze w latach 50. przetłumaczyła Trzech Muszkieterów Aleksandra Dumas. Zrobiła to za namową Julii Hardwig, która była pragmatyczna i która jej powiedziała: przetłumacz to, będziesz żyła z kolejnych wznowień. W 5. rozdziale na samym początku D'Artagnan po przybyciu do Paryża ma stanąć do pojedynku z Athosem, Portosem i Aramisem. Przychodzi na miejsce spotkania, tam jest na razie tylko Athos, który wcześniej był ranny w jakiejś potyczce i D'Artagnan bardzo dżentelmeńsko proponuje, że użyczy mu balsamu swojej matki, żeby mógł wyleczyć tę ranę i mogą bić się za 3 dni. Na co Athos również bardzo dżentelmeńsko dziękuje i odmawia, po czym następuje taki oto dialog. Jeśli panu się śpieszy, rzekł D'Artagnan do Athosa z tą samą prostotą, z jaką przed chwilą proponował mu odłożenie pojedynku na 3 dni, jeśli panu się śpieszy, jeśli rady byś skończyć ze mną natychmiast, bądź łaskaw się nie krępować. Oto znów słowa, które bardzo mi się podobają, rzekł Athos, z wdziękiem skinąwszy głową D'Artagnanowi. Tak nie mówi człowiek głupi ani tchórzliwego serca. Mości panie, lubię ludzi twego pokroju i widzę, że jeśli jeden z nas nie zabije drugiego, znajdę prawdziwą przyjemność w rozmowach z tobą. Więc wielu moich znajomych uważa, że najwspanialsze zdanie na temat przyjaźni w literaturze francuskiej napisał Montaigne, ale ja jeszcze bardziej lubię ten fragment z Trzech Muszkieterów, być może dlatego, że mówi też coś o moich przyjaźniach i wydaje mi się, że też całkiem sporo mówi o tym, jak wyglądały stosunki Joanny Guze z jej przyjaciółmi.